Ostatni tydzień lata i ostatnie weekendowe promocje w sierpniu. A co w tym filmie? W tym filmie między innymi opowiemy, będzie w sumie dużo o Sony. Będzie telewizor, będą słuchawki, ale będzie też smartfon i będzie też laptop, który wydaje się być dobrym wyborem, jeżeli będziecie wracać do szkoły. Tak więc zapraszamy do oglądania. I zaczynamy od laptopa, który może idealnie nadać się na powrót do szkoły. Mówię o laptopie Acer Swift 3, który jest tańszy o 250 zł, można go dorwać poniżej 3000. Jest to laptop z gatunku tych fajnie wykonanych. Mamy tutaj metal, mamy też niewielkie ramki. Oczywiście jest to laptop też o nieco mniejszym formacie. Ekran ma 14 cali, nie te 15,6, ale przy cienkich ramkach to masz wrażenie tak jakby miał 13,3 tak naprawdę. Więc myślę, że taki do zaniesienia na uniwersytet, do szkoły, czy gdzieś tam na robienie prostych zadań i przenoszenie po mieszkaniu, żeby rodzice mogli pomóc, to myślę, że jest w porządku. Jeżeli twoje dziecko może przynosić laptop, to będzie spoko opcja do szkoły. No tak, a jeżeli zostanie w domu z tym laptopem, bo nie będzie szkoły, no to też dobrze mieć lepsze urządzenie z sensowną kamerką. Także z 8 GB RAM-u, dyskiem 512 GB SSD. Myślę, że tutaj ta pojemność akurat jest większa niż to, co z reguły można dostać w tej cenie, więc jest dobrze. No i jest oczywiście Windows 10 na start, więc nie trzeba się niczym przejmować instalacją systemu, dokupowaniem kluczy. W przypadku laptopów myślę, że dla takich klientów mniej zorientowanych jest to istotne. No to Aleks, powiedz, co tam znalazłeś dzisiaj rano? No, dzisiaj rano znalazłem coś, co także może się przydać uczniom, chociaż moim zdaniem gaming to jest fajne hobby, które powinny uprawiać osoby każdego wieku. Co? No, Sekiro. Zobaczcie zresztą sami. Wśród dzisiejszych promocji szczególnie ciekawi jedna, mianowicie gra. Gra konsolowa. Czemu w ogóle może ciekawić promocja na grę związaną z jedną konkretną konsolą? Otóż dlatego, że ta promocja to... Tada! Sekiro. Sekiro za 119 zł. To jest cena, której w zasadzie nie było od bardzo dawna. Wątpię, żeby w ostatnim czasie w ogóle, jak tak patrzę po cenę, była taka opcja, żeby zakupić tak tanio Sekiro, a czekam już jakiś czas. Czekam już od premiery. Cały czas się zastanawiam, czy zakupić, czy nie zakupić, bo jednak cena jest całkiem spora. A wydawca robi sobie trochę jednak żart z tym, jak wysoko ustawia tę poprzeczkę. Być może nawet kupię, konsolę posiadam, aczkolwiek jeżeli nie jesteście w Argentynie, to jest po prostu świetna, świetna przecena. Sekiro to ciekawa gra, aczkolwiek nie wiem, czy każdy uczeń będzie mógł w nią zagrać. Tak, właśnie, przepraszam bardzo, to jest gra dla osób dorosłych, więc teoretycznie uczniowie nie będą mogli w nią zagrać, aczkolwiek dla studenta. Ale ktokolwiek nie grał w Battlefielda masę godzin, jak był jeszcze poniżej ograniczenia wiekowego, ten nie będzie tutaj nikogo obwiniał, ja może sobie pójdę. A ja znalazłem smartfon, który myślę, że spodoba się większości właśnie grup, które poszukują telefonu dosłownie na lata. Mowa oczywiście o iPhone'ie. Szukałem smartfona w dobrej cenie na stronie euro.com.pl i znalazłem iPhone'a SE 2020 w wersji z dyskiem 256 GB. I pomyślałem sobie, no, całkiem spoko ta cena za 256 GB. Potem okazało się, że ta cena jest jeszcze obniżona o 170 zł. No i możemy go dostać za 2599 dokładnie. Myślę, że warto. Nie ma już tak dużo problemów z baterią. Trochę optymalizacji jednak pomogło temu smartfonowi. Niebawem on dostanie aktualizację do iOS 14. No i podejrzewam, że będzie dostawał aktualizację jeszcze przez 3-4 lata co najmniej. No bo to jednak iOS, a nie Android. A jeżeli chodzi o możliwości tego urządzenia, no cóż, mamy tutaj mocny procesor Apple A13 Bionic, który też powinien zagwarantować zapas mocy na lata. Mamy też aparaty, raczej powiedzmy podstawowe, 12 megapikseli z tyłu i 7 megapikseli z przodu. One robią dobre zdjęcia, takie akurat na media społecznościowe. Ekran 4,7 cala, ma dość duże ramki u góry i u dołu, ale jest też lekkim urządzeniem, tak więc myślę, że dla wielu mniejszych rączek będzie to idealna propozycja ze stajni Apple. 256 giga? To ja tyle nie mam w moim aparacie. No jakbyś miał manię nagrywania filmów 4K, to zdecydowanie dużo możesz nagrać takim iPhone'em, a na wrzucanie zwykłych zdjęć na media społecznościowe to na pewno wystarczy, na zachowanie muzyki na dysku, żeby nie musieć ciągle korzystać z internetu, jak się ma Spotify'a czy Apple Music też. Więc myślę, że taki zapas pamięci, zwłaszcza w przypadku iPhone'a, gdzie ta pamięć z reguły jest droga, przy tej promocji to jest dobra oferta. W zasadzie ostatnią propozycją na dziś, no nie do końca ostatnią, bo możecie wejść na naszą stronę i zobaczyć pozostałe promocje, które przygotowaliśmy. Drugie tyle. Są słuchawki Sony.
Słuchawki Sony nauszne, bezprzewodowe. Tańsze o 250 zł, to warto podkreślić na początku. Tak, tańsze o 250 zł, to jest 1/4 tysiąca, sporo. Działają nawet przez 35 godzin na jednym ładowaniu, a także mają aktywną redukcję szumów. Co znaczy, że po prostu wytłumią dźwięki z otoczenia, takie jak na przykład przejeżdżające samochody lub, nie wiem, przechodniów. Ale jest jeden twist, o którym opowie Michał. Zgłaszam się, żeby powiedzieć o tym, że ta redukcja szumów to nie jest tylko całkowite odłączenie się od otoczenia, ale także i dopasowanie tych dźwięków, by na przykład nie zajmować słuchawek, gdy ktoś do nas zagada na ulicy i zada pytanie. Będziemy w stanie tę osobę usłyszeć, jednocześnie nie musząc tych słuchawek zdejmować i to wszystko będzie się dopasowywało adaptacyjnie. Przetworniki są mniejsze niż zwykłe, bo mają 25 mm szerokości, aczkolwiek producent twierdzi, że udało mu się uzyskać takie same możliwości jak przy 40 mm. Oprócz tego są różne technologie poprawiające jakość dźwięku, ogólnie sprzęt polecany, no i godny zakupu. No tak, a jeżeli te słuchawki Wam się nie podobają, to jest też drugi model Sony, który możecie znaleźć na wideotesty.pl. W takim razie lecimy dalej do akcji promocyjnych. Tak jest, tych akcji promocyjnych być może nawet nie musimy już Wam przedstawiać, pewnie je znacie, natomiast warto wspomnieć o tym, że ci, którzy kupują więcej w sklepie, mogą więcej zaoszczędzić, jeżeli robią zakupy mądrze, to znaczy grupują odpowiednie produkty i na przykład zyskują wielorabaty. Wielorabaty, które polegają na tym, że jeżeli kupujesz więcej sprzętów od 2 do 5, to najtańszy ma obniżoną cenę o pewien procent. W tym wypadku to działa tak. Przy 2 sprzętach jest 22% zniżki, przy 3 44%, przy 4 77%, piąty z kolei będzie zaledwie za 1% ceny. No i gdy na przykład chcielibyście sobie kupić taki piekarnik, który kosztuje załóżmy 1200 zł, no to nagle płacicie za niego 12 zł, zaoszczędzacie prawie 1200 zł, jeżeli dobraliście do tego inne sprzęty AGD. Dla tych, którzy szykują się na remont, jest to raczej dobry wybór. Jest dobrym wyborem także wybranie innej promocji. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Tutaj zasada jest jeszcze prostsza, bo tak naprawdę mamy przedziały cenowe i te przedziały cenowe opierają się na tym, że w zależności od tego, ile produktów dobierzecie i jaką łączną cenę uda Wam się osiągnąć tych wybranych produktów, to dostaniecie taki rabat. Można zyskać tam nawet 6800 zł. Tym razem jest 6800 zł przy zakupach ponad 34 tysiące zł. W pierwszym przypadku promocja obejmuje duże AGD, małe AGD, telewizory, smartfony. W drugim przypadku nie ma już dużego AGD, jest małe AGD, ale za to na przykład pojawiają się sprzęty audio-wideo, czyli dajmy na to soundbary. Tak, no i warto też patrzeć na wszystkie promocje weekendowe, bo właśnie wśród nich udało nam się znaleźć na przykład tani tego iPhone'a, tani laptopy i te promocje będą jeszcze docierać, weekendowe pojawiają się o 10 w sobotę, w niedzielę jeszcze powinny być, a trwają do poniedziałku. No to co, zaraz zaczyna się rok szkolny i pewnie skorzystaliście z jakiejś promocji. Jeżeli tak, dajcie koniecznie znać na dole w komentarzach. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. No i zapraszamy do kolejnych filmów, a także zapraszamy po prostu na nasze różne social media, czyli grupę Testerzy Wideotestów, na stronę na Facebooku Wideotesty, na Instagrama, na którego wrzucamy fajne zdjęcia i planujemy niedługo wrzucać więcej zdjęć Michała. Nie wiem nic o tym planie, ale żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.